Oj, trzeci raz Eurowizja. Nie. To znaczy, powiem tak, Eurowizja tak, z Polski raczej nie, bo myślę, że my chcielibyśmy dać, znaczy ja osobiście uważam, że zajmowanie tego miejsca, tego ważnego miejsca, szczególnie tym, zabieranie go tym młodym wykonawcom miałoby się z celem. My zrobiliśmy swoje. Mamy na ten moment, no szkoda, że Krystian nas nie wyprzedził, ale kibicowałem mu bardzo. No ale mamy drugie miejsce po Edycie Górniak, jeżeli chodzi o polskie występy. Zrobiliśmy, co się dało. To jest bardzo trudny konkurs, nie ma na to recepty, więc dajmy szansę młodym. Gdyby była taka możliwość, że moglibyśmy pojechać z innego kraju, pewnie byśmy z niej skorzystali, bo w ogóle Eurowizja jest mega fajną przygodą. Poznaliśmy tam masę ciekawych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymujemy kontakt, jak Fabrizio Faniello z Malty, jak Aleksandr Panemarłow z Ukrainy, czy choćby Wierka Serduczka, czyli Andrzej Daniłko też z Ukrainy. Anna Visi z Grecji. Jest kilka takich artystów, których darzę wielką sympatią i którzy gdzieś tam zmienili też nasz pogląd na Eurowizję, więc strasznie z wielką przyjemnością, ale myślę, że miejsca w barwach Polski nie będziemy już nikomu zabierać. Siema Wiwowicze, jesteśmy z Wami praktycznie od samego początku, można powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękujemy za te kilka okładek, które przybliżyły nas do tego dużego sukcesu. Bardzo z całego serca dziękujemy. Nie będziemy mówić, że niech żyje, bo Viva mówi sama za siebie. Wszystkiego najlepszego i oby tak dalej.